No, chciałem to robić, ale mi przerwałaś. Chciałem opowiadać swoje przytyki, ale mi przerywasz. To jest takie, jakby mówisz, opowiadaj dalej, ale z drugiej strony przytykasz mi. Ryzyko zawodowe? Zamknij się po prostu, albo wyjdź. Rewelacja. Dobra, proponuję odpalić światło i odprowadzić. Mi nie zależy na tym, żeby ona była, jak mam być szczery. Zrobiłbym głosowanie, ale trochę jakby przez aklamację jakby poszło, nie? Trochę jakby przez aklamację poszło. Tam się pani dalej kłócą. Ja chcę to posłuchać. No dobra, to dajmy jeszcze jedno pani oświeżenie. To jest zajebiste, że ja jestem tak samo widzem jak wy na tym etapie po prostu. Ale tutaj widziałem kolegę, to oglądasz jak mecz tenisa. Bar, ta głupia typiara, bar, ta głupia typiara. No przepraszam, że nazywam ciebie głupią, ale no czuję, że mam rację. Naprawdę, staram się nie być taki jakby chamski, no ale wydaje mi się, że jak jestem chamski do ciebie, to naprawdę zasłużyłaś. Psujesz wszystkim wieczór, wyluzuj. Wszystkim psujesz wieczór, czajesz, o co chodzi? Absolutnie wszystkim. Ale budzisz się dziewczyną, no. O co ci chodzi? Dobra, okej, jakby uspokójmy się, ja spróbuję zrobić występ, jak się nie uda, skończymy go wcześniej, jakby... No niestety, problem jest taki, że no to się dzieje na żywej publiczności, nie? W sensie oglądacie to, co jest na YouTubie, ale po prostu za każdym razem jest żywa publiczność i najczęściej publiczność jest fajna, tak jak tutaj. Najczęściej publiczność jest fajna, publiczność się chce bawić, śmiać i tak dalej, no ale po prostu 1% jest zjebany. I czasem tak się zdarza i chodzi o to, że jeżeli ten 1% jest zjebany, no to jest w stanie rozpierdolić zabawę wszystkim, i wam, i mi. To nie jest tak, że to, co ty teraz robisz, to mnie nie dotyka. To nie jest tak, że ja to mam w dupie. To nie jest tak, że ja w ogóle nie traktuję tego poważnie, że mi nie zależy na tym. Zależy mi na tym. Ja będę w depresji przez parę następnych dni przez ciebie. Będę miał wyrzuty sumienia, że zjebałem występ, będę przez parę dni czytał komentarze na bileterii, jak było beznadziejnie, bo ty to spierdoliłaś, ale wszystko będzie szło na moje nazwisko. Rozumiesz coś z tego, czy nie? Czy w ogóle to do ciebie dociera, co ty robisz? O, jakby dziękuję, dziękuję. Bardzo mi się podoba, że instynktownie zaczęliśmy grać dobry i zły glina. Ja miałem flashbacki z powrotu moich rodziców z wywiadówki. Naprawdę, miałem, jest zadowolona, zadowolona. Mamo, poprawię się, obiecuję po prostu. Ale faktycznie, tej pani bym powiedział, żeby na następny występ przyszła z rodzicami, nie? Ja mam się położyć. Spokojnie, poczekaj. Bo teraz mam wrażenie, że muszę obydwie uspokajać jakby. W sensie, drogą kompromisu. Andrzej, ile jest kisielu w lokalu? Leć po basen, lej kisiel, rozwiążemy to. No bardzo dobry wybór, że pani się przesiadła. Witam pana w pierwszym rzędzie. Witam nowego obywatela pierwszego rzędu. Tak jest, daje się napić. Zasłużyła. Bardzo dziękuję za pani obywatelską postawę. Naprawdę, pani pierwszy raz na stand-upie? Nie. Potrzebujemy takich więcej, nie? Potrzebujemy takich więcej. Po prostu powinna być taka sekcja bojówek. Robię sekcję bojówek i ty będziesz przewodziła po prostu. Ja od teraz robię występ, a ty będziesz stała taka wkurwiona przy scenie. Też chcę posłuchać! Jak masz na imię? Iwona, ja tylko będę mówił Iwonka, spokojnie. Wiesz, jakie ty masz szczęście? Wiesz, co by się stało, jakby ten telefon ci zadzwonił wcześniej? Ja bym się tobą nie zajął, tylko Iwona by się tobą zajęła po prostu. To jest Iwona, nie wiem, co robisz na co dzień, ale rzucasz to. Ja bardziej, Kamil, przykro mi, rezygnuję z supportu. Przykro mi, wiem, że to nie jest dla ciebie najlepsze. Wolę mieć Iwonę. Dobrze, koniec o operacji od... Już zrozumiałeś po prostu, że oni się psują. To jest fajnie, że nauczyłem tego młodego człowieka. Pojechałem właśnie po... Jest przerażona, ale się nauczył, to bierz z niego wzór. Bądź przerażona i bądź nauczona. Po prostu i ty ja bym teraz powiedział, nie prowokuj mnie. Jebać to, nie prowokuj. Trochę jeszcze ogarniasz. Chociaż powiem wam, to mi trochę przypomina jedną sytuację, jak Iwona się zachowałaś, bo już mi się tak zdarzyło, że ktoś z publiczności bardzo się wstawił za mną. Mogę o tym opowiedzieć? Tak.
Cieszę się. Występowałem w Grudziądzu i była pierwsza część i koleś po prostu był najebany totalnie, nie? Ja już przed występem go obczaiłem. On był tak najebany, że on siadał na scenie i kazał wszystkim ludziom intonować jakieś piosenki kibicowskie, nie? Jest mój występ, pół godziny do występu, tam była taka sala 200 osób, a on siedzi na scenie i mówi: ajo, ajo! Ja widzę z backstage'u i koledzy do mnie: Michał, jak się czujesz przed występem? Tak se. Tak se, jak mam być szczery, czuję, że to będzie mocne. Idę do typa przed występem z nim porozmawiać, nie? A on mówi: ale przytul mnie. Ja go przytuliłem. Nie, ja też jestem, ja potrafię być cipą po prostu. No i strasznie przeszkadzał. Strasznie przeszkadzał, krzyczał i tak dalej, i tak dalej. Jeszcze występował kolega supportujący i prowadzący, przerywając występ koledze, który jest na scenie, wychodzi za kotary i mówi do niego: zamknij się albo cię wyprowadzamy, nie? A on się nie zamknął i nikt go nie wyprowadził. Więc ja miałem tak, jak już na swoją część nie mam żadnego straszaka po prostu. Bo nie mogę tu powiedzieć: bo cię wyprowadzę. Tak, kurwa, jak ten twój kolega ostatnio. Wiecie, o co chodzi. I po prostu na przerwie chyba zacząłem gadać z tym typem, co nie? Żeby nie przeszkadzał, coś takiego, że jakby wiem, że jest ten, ale że coś też powiedziałem, że nawet może iść, że oddam mu za bilet, bo jakby najważniejsze, żeby go nie było, nie? Ja tak do niego mówię, on taki patrzy na mnie i mówi: a kim ty w ogóle kurwa jesteś? Ja mówię: to źle, że zadajesz takie pytanie. To rozumiem, że nie jesteś fanem do końca. Ja mogę mu powiedzieć: Rafał Paczysz, a co? To było ciekawe, nie? I jakiś ktoś, kto stał obok z publiczności, aha, on jeszcze wcześniej do mnie mówił: poproś, proszę, proszę. A to było przed klubem, czyli ludzie palili papierosy, którzy przyszli na mój występ. Ja nie chciałem, żeby oni widzieli, jak gwiazda wieczoru mówi: proszę, proszę. Jakby, wiecie. Mówię: nie, nie, coś tam do niego mówię. I jakiś koleś się zainteresował właśnie, tak jak tutaj obywatelska postawa. Tak mówię: stary, kurwa, przestań przeszkadzać wszystkim, coś takiego. Mówię: fajnie, że się zainteresował, może to do niego. I ani się obróciłem i mu wyjebał, nie? To mnie zaskoczyło. Normalnie zaczął go napierdalać, nie? Ja miałem takie... W tym momencie zacząłem go powstrzymywać, żeby go nie napierdalał. No i przyszli jego znajomi i jakby go zabrali i poszli w pizdu. Ale naprawdę moje serce urosło, jak ktoś mówi: nie podoba mi się, ta, wyjebie mu. Po prostu to jest... Ja nie muszę mieć miliona wyświetleń. Starczy, jest trzecia osoba taka jak ty, Iwona, jestem zadowolony, nie? Wydaje mi się, że ty jesteś fan numer jeden, że jak wypuszczę koszulki, czuję, że jedną sprzedam. Czuję, że jedną sprzedam. Więc różne jakby rzeczy się bardzo dzieją z tymi występami. Też faktycznie wyjebałem typowi mikrofonem, tak było, to mówiłem w jakimś podcaście. Nie żałuję. Trochę żałuję, jak ma być szczery. To był moment, po prostu typ cały czas pierdolił. Ja mówię: a co się stanie, jak mu jebnę, nie? Ja nie skończyłem tej myśli w głowie, a już wracałem na scenę po tym, jak mu wyjebałem, nie? To był impuls, to był moment po prostu, nie? I on podnosił głowę i mówi: co się stało? A ja po prostu zupełnie poważnie patrzę na typa w trakcie występu i mówię: wyjebałem ci. On mówi: za co? I zaczęliśmy rozmawiać, nie? I się pytam kogoś: wiesz za co? On mówi: wiem. A ja mówię: widzisz, wszyscy wiedzą, tylko nie ty, nie? Próbuję robić występ. I gadam jakieś rzeczy o Tinderze, bo wtedy miałem o Tinderze. Tinder, taka aplikacja. Ludzie: nie, 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 wyjebałeś typowi. Pamiętamy, że wyjebałeś typowi. Nie nabierzesz nas na swojego Tinderka, co nie? I ty po 5 minutach wyszedł i potem cała jego ekipa wyszła, nie? I ja miałem takie: przynajmniej dobrze, że szefa jebnąłem, nie? Wiedziałem, którego jebnąć, żeby wszyscy poszli. I to było takie jakby jedno pomieszczenie, takie duże. Tam też było 200-300 osób, że były drzwi tutaj jakby. I ja robiłem występ, a przy tych drzwiach był menadżer, który powstrzymywał ich przed wtargnięciem. Więc ja tutaj opowiadałem ludziom żarty i miałem takie: o, chcą mi najebać. Po prostu to było takie: o, tu nie weszło, tu mi najebią, jest źle po prostu. Potem skończył się występ, no poszło jak poszło. Ale to było fajne, bo ludzie do mnie podchodzili i mówili: jak coś, to kurwa trenowałem boks 2 lata. Ja mówię: no zajebiście. Jasne, będziemy się napierdalać. I jakby nie mogę wyjść z lokalu, jestem też po występie, zawsze w takich emocjach, w takim trochę szoku, co nie? I menadżer mówi: chcą wedrzeć się do budynku. Bo ja jestem przestraszony po występie, a on jeszcze użył tej terminologii, nie? I ja wtedy mówię: wyjdźmy tylnym wyjściem. A on mówi: niemożliwe, sforsowali je. A ja mówię: kurwa... Ja nie wiedziałem, co robić, nie? Ja w pewnym momencie naprawdę rozważałem podkop. Ja mówię: podkop jest rozwiązaniem jedynym, nie? Nie wiem, co robić. Też nie przemyślałem. Przyznaję, teraz wiem, że to był błąd. Ale zacząłem dzwonić na policję.
Zacząłem dzwonić na policję. Ja nie myślałem, ja co im miałem powiedzieć? Wyjebałem typowi mikrofonem na występie i teraz na mnie czeka. Aha, jakby jakie przestępstwo pan zgłasza? Nieśmieszność własną. Chcę się oddać po prostu. Podchodzi do mnie menadżer knajpy, nie? On mówi, z kim rozmawiasz? Ja mówię, z policją. On mówi, rozłącz się. Rozłącz się. To też było, że ja bym mu ściągnął policję do lokalu, co nie? I zadzwonił, a jeszcze było najlepsze, że zaraz po tym zdarzeniu podchodzi do mnie fajna blondyna, widziała, co się działo, która była na scenie, na publiczności, nie na scenie, na publiczności, i mówi, słuchaj, jak chcesz, to mogę cię odwieźć, nie? A ja patrzę na Kamila i mówię, nie mogę go zostawić. I mówię, nie! I kurwa, nasza relacja została wzmocniona, ale co? Nie poruchałem tego dnia. Aha, bo Kamil go wyprowadził, faktycznie, to też Kamil miał w tym swój udział, bo nie było go jak wyprowadzić, jak on tak przeszkadzał i mówię, bo ochrona i tak dalej, a Kamil do niego podchodzi po swoim występie i mówi, hej, cześć. W ogóle nie wiedział, kto to jest, pewnie był tak napierdolony. Mówi, chodź, postawię ci wódę. Tak, brawa dla Kamila, rozwiązał tą sytuację, Brawo dla Kamila, a koleś mówi, dobra kurwa, wyszedł, drzwi zamknięte, no. Potem zaczął forsować budynek, więc to było jakby... Także, nie wiem, chyba chciałem powiedzieć, żebyście się tym może nie przejmowali, że takie sytuacje się zdarzają, że ktoś rozpierdala występ. Zdarzają się też obrońcy po prostu, chociaż z drugiej strony trochę mnie kusi, żeby wrzucić teraz na YouTube, jak tobie cisnę. Nie, oczywiście nie zrobię tego. A gdzie pracujesz? Czym się zajmujesz, Iwona? Księgową. Jesteś księgową? O, to tam się nagromadziło, co? Tam się trochę... Iwona, musimy rozliczyć te pity, kurwa! I nagle wieczorem przeszkadzasz wszystkim! Jestem dobrą księgową! Bardzo dobrze, a czym jest twój luby? Co to jest za pytanie? Czym jest twój luby? Kotem, jest animagiem z Hufflepuffu. Fajnie, że ty się śmiejesz. Kim jesteś, w sensie z zawodu? Inżynier? I co robisz? Konstrukcje budowlane. No i zajebiście. Czasem mówię... Ścieki, kurwa... Nawet jak robisz ścieki, co z tego po prostu? A twoja luba, ile jesteś z Iwoną? 26 lat. 26 lat? I ona charakterna, też ci nie da odpowiedzieć. Ile jesteś z Iwoną? 26 lat po prostu. To jest, jak ty byś poszedł do milionerów, nie miałbyś wyborów, do kogo dać telefon do przyjaciela. Wydaje mi się, że Iwona by przejmuje na siebie. Czy Iwona, Andrzej? Powiedziałeś, że masz na imię Andrzej? Maciek, nie powiedziałeś, nie pytałem, nie? Nie. No właśnie. głupio wyszło. Czy Iwona zawsze była taka charakterna? Zawsze. I za to ją... O, tak,